Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj sobie zrobimy zadanie związane z byłą sztywną z momentem siły. Dwaj myśliwi upolowali dzika, niosą go przywiązanego na sztywnej tyczce o długości 3 metrów, w taki sposób, że dzik jest w odległości 1 trzeciej długości tyczki od pierwszego z nich. Oblicz siły nacisku działające na każdego z myśliwych. My będziemy musieli sobie w tym zadaniu ułożyć dwa równania. Jedno z nich będzie związane z równowagą sił działających w pionie, ponieważ tyczka nie przyspiesza ani w górę, ani w dół. Drugie równanie będzie związane z równowagą momentów siły, ponieważ nasza tyczka w żaden sposób się tutaj nie obraca. Zaczynamy od narysowania sił działających na tyczkę. A zatem, pierwsza siła to siła grawitacji działająca na tyczkę w miejscu, gdzie jest przywiązany dzik. Druga siła to siła grawitacji samej tyczki. I ją rysujemy sobie w środku masy tej tyczki. Oznaczamy jako FGT. Kolejne dwie siły to będą siły reakcji, jakimi myśliwi działają na tyczkę. I oczywiście te siły rysujemy sobie w punktach, w których ci myśliwi tyczkę trzymają. Pierwszą siłę reakcji narysujemy sobie dłuższą. Oznaczymy jako FR1. Drugą siłę reakcji narysujemy krótszą. Ponieważ wydaje się, że jednak ten myśliwy, bliżej którego jest dzik, w większym stopniu będzie tutaj musiał go podtrzymywać. Mamy wszystkie już działające siły. I co ważne, siły reakcji co do wartości muszą być równe siłom grawitacji. Zapisujemy sobie to odpowiednim równaniem. FR1 plus FR2 minus FGD minus FGT jest równe 0. Teraz ta część z momentami sił nas czeka. Zaznaczmy sobie tutaj jakiś punkt A i powiedzmy, że to względem punktu A będziemy zapisywać siły. Względem tego punktu zapisujemy momenty sił. OK. Przypomnijmy sobie wzorek na wartość momentu siły. M to się równa F razy R razy sinus kąta pomiędzy F-em i R-em. Przypominam, że R tutaj to jest odległość od punktu przyłożenia siły do osi obrotu. I rozpiszemy sobie tutaj wszystkie momenty siły, jakie mamy w tym zadaniu osobno. A zatem zacznijmy od momentu siły związanego z siłą FR1 i będziemy to robić patrząc tutaj na ten wzorek. Będzie to oczywiście wartość siły FR1 pomnożona przez 0, ponieważ punkt przyłożenia siły FR1 znajduje się dokładnie w punkcie, względem którego my będziemy zapisywać momenty sił. A więc R tutaj, to R wynosi 0. Razy sinus 90 stopni. Tutaj mamy 90 stopni. Czyli tutaj wychodzi nam 0. Moment siły związany z siłą FGD. To jest wartość siły FGD razy 1 trzecia L pomnożone przez sinus 90 stopni, ponieważ tutaj mamy 90 stopni. To jest po prostu wartość siły FGD razy 1 trzecia L. Moment siły związany z siłą FGT to wartość siły FGT pomnożona przez 1 drugą długości tyczki przez sinus 90 stopni. Tutaj mamy owe 90 stopni. Wychodzi nam FGT razy 1 druga L. I ostatni nasz moment siły
związany z siłą reakcji 2. To jest wartość siły FR2 razy całe L razy sinus 90 stopni. I tutaj dostajemy po prostu FR2 razy L oczywiście. Dobra. Teraz wiemy, że te momenty siły wszystkie mają się równoważyć. A zatem zapiszemy sobie od razu działając na ich wartościach. MFR2 minus MFGT minus MFGD to się równa 0. I jeżeli przepiszemy sobie pod spodem to pierwsze równanie, pierwszą zasadę dynamiki, do jakiej doszliśmy wcześniej, to dostaniemy układ równań, którego rozwiązanie powinno nam pozwolić obliczyć wartości siły reakcji. Wpinamy to sobie klamrą i okazuje się, że nie będziemy tutaj musieli stosować żadnej metody rozwiązywania układów równań, ponieważ w pierwszym równaniu będziemy mieli tak naprawdę tylko jedną niewiadomą, jeżeli podstawimy sobie rozpisane momenty sił w miejsce odpowiednich momentów sił. I od tego sobie zaczniemy. FR2 razy L, czyli w miejsce odpowiednich momentów sił, podstawiam rozpisane momenty sił. Minus. W miejsce MFGT podstawiamy FGT razy 1 druga L. W miejsce MFGD podstawiamy FGD razy 1 trzecia L. Wiemy, że to jest równe 0. We wszystkich trzech składnikach mamy mnożenie przez L, zatem możemy sobie stronami skrócić przez to L. Zostanie nam FR2, to się równa 1 druga razy FGT plus 1 trzecia razy FGD. Podstawiamy sobie za FGT i za FGD. 1 druga razy FGT to jest MT razy G plus 1 trzecia FGD to jest masa dzika pomnożona przez przyspieszenie grawitacyjne. Podstawiamy liczby 1 druga razy 2 kg razy 10 metrów na sekundę kwadrat plus 1 trzecia razy masa dzika, tutaj to 50 kg, razy 10 metrów na sekundę kwadrat. Obliczamy sobie do końca. FR2 to się równa 10 newtonów plus 500 na 3. 167 newtonów to 177 newtonów. Teraz, jeżeli do tego drugiego równania, tutaj oczywiście powinno być równe 0, podstawimy sobie w miejsce FR2 otrzymaną wartość, to uda nam się na pewno policzyć FR1. A zatem FR1 będzie równe. I teraz wyznaczam sobie FR1 z tego równania. FGD minus FGT, przepraszam, tu oczywiście powinien być plus, minus FR2. Podstawiamy liczby. FR1 to się równa FGD, to jest oczywiście masa dzika pomnożona przez przyspieszenie grawitacyjne plus masa tyczki pomnożona przez przyspieszenie grawitacyjne minus 177 newtonów. FR1 to się równa 50 kg razy
10 metrów na sekundę kwadrat plus 2 kg razy 10 metrów na sekundę kwadrat minus 177 newtonów. I to jest równe. Wklepujemy sobie to wszystko w kalkulator. Będziemy mieli 520 minus 177 i wychodzi nam 343 newtony. Drogi widzu, jeżeli ten filmik był dla Ciebie pomocny, to bardzo proszę o zostawienie łapki w górę lub subskrypcji. Jeżeli coś było niejasne, wówczas pytaj w komentarzach, proś o wyjaśnienia. Ja postaram się odpowiedzieć. Czy można było to zapisać w jakiejś takiej skrótowej formie? Tak, na pewno tutaj nie musieliśmy rozpisywać osobno tych momentów sił. Gdybyśmy robili to w adrenalinie, na sprawdzianie, na maturze, jak najbardziej te zapisy można było skracać. Na pewno musimy tutaj pamiętać, że nie wystarczy sama równowaga sił w pionie. Musi być jeszcze ta druga zależność związana z momentami sił. I dopiero wtedy będziemy w stanie rozwiązać to poprawnie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych produkcjach.